Gość Radia Lublin. Na zegarze 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Lublin. 1 800 000 000 zł ma trafić na wsparcie branż gastronomicznej, rozrywkowej, fitness i sprzedaży detalicznej w związku z kryzysem wywołanym pandemią. No i oczywiście obostrzeniami, jakie wprowadził w ich funkcjonowaniu rząd. Jak się panu podoba antykryzysowa tarcza branżowa? No przede wszystkim dobrze, że już jest komunikat o tym, że te odszkodowania, ta pomoc nadejdzie, bo przedsiębiorcy... No była taka chwila zawahania między tymi decyzjami dotyczącymi obostrzeń, a tymi propozycjami. No, to było kilka dni, ale już były protesty, już były jakieś wybiegi niektórych przedstawicieli niektórych branż, żeby jakoś ominąć te zakazy. No panie redaktorze, trudno się dziwić, jeżeli ktoś dostaje informację z dnia na dzień, że musi zamknąć firmę, czyli nie ma przychodu, a jest koniec miesiąca i za chwilę trzeba będzie wypłacać wynagrodzenia, płacić od nich podatek ZUS i czynsze, zapłacić kredyty, odsetki od kredytu albo spłacać kredyty, no to przedsiębiorcy nie byli w dobrej sytuacji psychicznej, ale dobrze, że wczoraj premier już wystąpił, zapowiedział tą pomoc. Każdy sobie będzie mógł teraz przeliczyć, policzyć, zobaczyć, na ile jemu to wystarczy. No właśnie, myśli pan, że pan premier uspokoił tych przedsiębiorców? Nie do końca uspokoił, dlatego że to jak zwykle z taką pomocą bywa. Dla części osób te pieniądze wystarczą, a dla części nie wystarczą. Na przykład nie wzięto pod uwagę przedsiębiorców, którzy założyli firmy w grudniu, od grudnia 2019 roku, no pewnie do marca, bo już po marcu 2020 to pewnie mało kto firmę taką w tych branżach zakładał, no ale ponieważ pomoc jest uzależniona od porównania spadku przychodów z miesiąca z poprzedniego roku do miesiąca tego roku, no to ktoś, kto założył firmę już, tak jak mówię, w grudniu, no to nie ma do czego porównywać, więc on w ogóle nie dostanie tej pomocy. Ja myślę, że to jeszcze trzeba przenegocjować, że to jeszcze jest temat otwarty, no bo przecież ten przedsiębiorca też musi, no powinien przynajmniej za to, że został zamknięty, no otrzymać jakieś pieniądze. No właśnie, a propos pieniędzy, panie ministrze. Doskonały ten system nie jest jeszcze, no ale tak jak mówię, dobrze, że w ogóle został ten komunikat ogłoszony, no bo przedsiębiorcy w ogóle byli w niezwykle trudnej sytuacji i przede wszystkim psychicznej. A propos tych pieniędzy, o których pan mówi, każdy liczy. Premier proponuje, że przedsiębiorcy z tych wspomnianych wcześniej branż mogą liczyć po pierwsze na zwolnienie z ZUS-u i świadczenia postojowe za listopad. Rząd też proponuje bezzwrotne dotacje w wysokości 5000 zł dla małych i tych mikrofirm, których dochody spadły o 40%. No i jest też zapowiedź zwolnienia z opłaty targowej za cały 2021 rok, także z rekompensatą tego zwolnienia dla samorządów. No tak, tylko że to oczywiście dla tych mikroprzedsiębiorców, którzy nie zatrudniają nikogo, to będzie jakaś konkretna kwota, no ale co zrobić z tymi, co zatrudniają, bo zwolnienie z ZUS-u, owszem, jak najbardziej, to, ale co z wynagrodzeniami? No jest tam mówienie o postojowym, ale postojowe dla przedsiębiorca to z pracownikami, z czego mają przedsiębiorcy zapłacić wynagrodzenia pracownikom, bo jest tam jedyna możliwość, to jest skorzystanie z tego 40-20, czyli 40 przedsiębiorstwa, 40 państwo, 20% obniżka wynagrodzenia, ale tylko dostępne dla przedsiębiorców, którzy już z tego nie korzystali, a dużo osób już wykorzystała tą możliwość w poprzedniej blokadzie. Więc dla większych firm, jeśli chodzi o utrzymanie etatów, nie wygląda to zbyt różowo. Poza tym jest jeszcze jedno ogromne zagrożenie, w którym w tej chwili nie jest to rozwiązanie,
rozwiązane. Mam nadzieję, że szybko nastąpi. Zresztą upominam się o to już od kilku dni. Przedsiębiorcy, którzy dostali pomoc z PFR-u, mieli w umowie napisane, że nie mogą, że muszą utrzymać firmę, czyli nie mogą jej zamknąć, no i nie mogą też zwalniać pracowników. No w tej chwili to jeżeli nie zmienią się zasady pomocy, to raczej ten drugi warunek będzie trudny do utrzymania i to nie z winy przedsiębiorcy, no bo on nie ma, ma zamkniętą firmę, nie może, nie ma przychodu, no z czegoś musi tych przedsiębiorców utrzymać, a przecież jak nie ma, to i z pustego Salomon nie naleje, w związku z tym jak nie utrzyma, to jeszcze będzie musiał oddać tą pomoc, którą otrzymał w tych pierwszych miesiącach blokady. To koniecznie trzeba zmienić, bo to jest całkowicie niesprawiedliwe dla firmy. A to oznacza, że czeka nas za chwilę jakaś totalna zapaść na rynku pracy, bo z jednej strony rząd mówi o tym, że mamy dobrą sytuację także na rynku pracy, jedną z lepszych w Unii Europejskiej. Z drugiej strony słyszymy od ministra finansów, że tych pieniędzy na wsparcie gospodarki starczy. No ale tak, budżet z gumy nie jest, to wiemy. No a z drugiej strony te obiektywne trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, o których pan powiedział, no też wskazują na to, że ta przyszłość wcale nie wygląda kolorowo. No to wszystko zależy od indywidualnej sytuacji firmy. No, rząd mówi, że część firm, które dostały pomoc w tej pierwszej części blokady, ma pieniądze i to jest prawda, bo część ma, ale część nie ma. I teraz, bo wydała wtedy na utrzymanie miejsc pracy, bo nie miała przychodu, bo regulowała wszystkie te należności, które musiała regulować. No więc w przypadku tych firm utrzymanie miejsc pracy, jeśli się nie ma tej poduszki finansowej, o której mówię, w tej chwili utrzymanie miejsc pracy będzie trudne, bo wręcz niemożliwe. No przy tym założeniu, że będą musieli zwracać jeszcze pieniądze z PFR-u starczy, no to będą w sytuacji no, zupełnie dramatycznej. Tym bardziej, że ta przyszłość jest niepewna, no bo też eksperci alarmują o tym, że... To kiedy będzie blokada, no właśnie o to chodzi. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że nie wiadomo, czy nie kolejnych obostrzeń nie będzie trzeba wprowadzać na przełomie roku, czy gdzieś w styczniu, w lutym, bo o tym też eksperci epidemiolodzy mówią, wirusolodzy, że można się, czy należy się spodziewać kolejnej, trzeciej, jak niektórzy twierdzą, fali epidemii, no i to może być ostateczny cios dla polskiej gospodarki, w ogóle światowej gospodarki? Dlatego my apelujemy w zasadzie od samego początku tego kryzysu, od marca, przygotowujmy służbę zdrowia, przygotowujmy łóżka, no przede wszystkim kadry medyczne, bo tych nie ma, bo podobno łóżka w szpitalach są, tylko nie ma kadry medycznej. No teraz ta ustawa o dobrym samarytaninie nie ma dopuścić tych lekarzy ze wschodu. Trzeba jak najszybciej tą kadrę kompletować i nie zamykać gospodarki, robić coś na kształt, walczyć coś w taki sposób, jak to robi Szwecja. No, no, musimy się nauczyć żyć z tym wirusem, przecież on nam nie zniknie cudownie. To... I trzecia, czwarta, piąta fala, no to przecież zablokowanie gospodarki spowoduje, że nie będzie pieniędzy w budżecie nawet na leczenie, na służbę zdrowia, bo ona jest finansowana z budżetu. Mówimy, nie blokujmy gospodarki, pracujmy w obostrzeniach epidemiologicznych, no tylko musimy mieć przygotowaną służbę zdrowia, żeby się nie zatkała. To a propos tej ustawy o dobrym samym rytaninie, którą z jednej strony Sejm przyjął w ubiegłym tygodniu, ale też pan przedstawił marszałkowi Senatu uwagi do tej ustawy. Dlaczego nie podobają się panu niektóre zapisy tego projektu? No najbardziej taki niezrozumiały zapis to był taki, że jeżeli przedsiębiorca nie będzie przestrzegał tych przepisów epidemiologicznych, to nie dostanie pomocy. No, ja mówię, że no, w przypadku blokowania jego działalności to nie jest pomoc, tylko odszkodowanie, więc nie dostanie tego odszkodowania. No i o ile jeszcze ta pierwsza wersja projektu była taka, że jeżeli jest ukarany za nieprzestrzeganie tych przepisów, no to później w komisjach sejmowych
systemowych ktoś zmienił, że jeśli w ogóle dokonał takiego przekroczenia. No pytanie, czy zawsze musi mieć świadomość tego, no, że... Nie, no to jest różnica, no, zdecydowana, no bo na przykład ktoś, na przykład, nie wiem, wyszedł bez maseczki, czy się wydawało komuś, że wyszedł bez maseczki, no i dostał ten mandat, ale on się z tym nie zgadza. Z jakichś powodów uważa, że to jednak było usprawiedliwione, czy było inaczej niż na przykład policjant to określił. No i teraz trwa postępowanie i on nie musi się zakończyć prawomocnym ukaraniem w tej chwili, w tej wersji, która była w Senacie, tylko wystarczy, że ten sortu są fakt. I już był pozbawiany pomocy. Myśmy się zwrócili, żeby to wykreślić. Senat wykreślił zupełnie ten punkt o ukaraniu i słusznie zrobił. Zobaczymy, co teraz zrobi Sejm. Mam nadzieję, że w tej wersji tej poprawionej, tej no zupełnie absurdalnej, tego przepisu nie przywróci. Liczymy na to, na rozsądek posłów. Pewne jest to, że w tych trudnych czasach pandemii rzecznik małych i średnich przedsiębiorców będzie miał bardzo dużo pracy, a tymczasem dziękuję właśnie panu ministrowi. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, był gościem Radia Lublin. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.